Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Produkt od widza, leży już u mnie bardzo długo, przepraszam, nie wiem od kogo, nie pamiętam od kogo dostałem, ale dziękuję ci serdecznie. Carpoglis. Carproglis, za szybko. Jest to, znaczy powłoka, może być jako samodzielna powłoka, ale bardziej jako, też jako top coat. Dzisiaj, znaczy, sprawdzę ją jako samodzielną powłokę. Położę ją na Volvo, na błotnik, tu, gdzie kiedyś leżał legendarny Carpro Light, który, kurczę, nie chciał umrzeć. Zdjąłem go teraz maszynowo i w jego miejsce wjedzie Gliss. Powłokę znam. Top coat znam, o tak. Znaczy, ma powłoka. To będzie coś w stylu, kurczę, Ken Coata, w stylu coś Adamsa Grafen, w stylu coś Moonlighta, czyli takich lekkich powłok. Tutaj zaaplikuję go klasycznie. Na sudę i panel nie będę dzielił, bo te 50-tki później one są ciężkie do usunięcia, bo przy taśmie zawsze się zbiera, kurczę, grubsza warstwa i wierz mi, że muszę zdjąć więcej lakieru, a nie o to chodzi. Powłoka daje mega połysk, naprawdę. I ulubione połączenie tego produktu to jest z C-Quartzem 3.0. Naprawdę, C-Quartz 3.0 i na to później ten Gliss. I nie dość, że przedłuża żywotność 3.0, to jeszcze daje tak mega uderzenie. Naprawdę, kanapka jest niesamowita. Jedna z lepszych kanapek chyba moim zdaniem, tu patrząc też cenowo, na rynku. Super, no uzupełnia się fenomenalnie. No dobra, słuchaj, ja zakładam GoPro i wjeżdżamy na błotniczek. To co, lecimy. Sudę FX-a, nawet nie zauważyłem ostatnio, że one mają tutaj takie wcięcie, podobne jak ma Boski. No ale nieważne. Ok, zobaczymy jak to będzie szło, a będzie szło zajebiście. Dobra, tam tarararam, tadadadam. Fibry przygotowane, sudę przygotowane i lejemy. Nasączymy. Już. Co jest fajne? Zapach nie męczący w ogóle. Nawet odrobinkę. Nie przygotowałem sobie lampy. Ale tu będziesz dobrze widział. Zobacz. Aplikacja na ciemny lakier od razu jest o niebo przyjemniejsza. O, tak. Słuchaj. Już i zostawiamy. Ja sobie pójdę tłuściutka, przyjemna, bezproblemowa. Ja sobie pójdę, słuchaj, po latareczkę. Nawet nie odmierzam czasu, bo nie ma sensu. Minuta, dwie. W zależności od temperatury, tu się nie będę śpieszył. Tak jak słyszysz, mikrofibry mi się piorą. Widzisz różnicę, nie? Zobacz, cyk, ciemno, jasno, ciemno, jasno, jasno, ciemno. O, będzie się pięknie błyszczał błotniczek. Tu zakręcę. Myślę, że minuta to już dawno minęła. Spokojnie. Mikrofibra, a wezmę czerwoną. A co mi tam? Czerwona też będzie ok. Albo nie. Może ta jest fajna. Ładna, biała. Co ty na to? Sprawdźmy. Już widzę, że była używana. Tak mi się wydaje. I co? I przejeżdżamy. Zobacz, jak mięciutko. Bez problemu. Wydajność to tu jest kosmiczna. Słuchaj. Raz.
I teraz docieranko. Słuchaj, tu no nie ma opcji, żeby coś zepsuć, no. No nie ma opcji, naprawdę nie ma opcji. Wszystko jest mięciutko, delikatnie i leciutko. Tu z niczym nie walczysz. Kompletnie. Stryk. I jeszcze raz odwrócę. O, i sobie dotrą. No kurde, no. I to jest już. I już jest piękny połysk. Co jest fajne, że nie śmierdzi ta powłoka. Jest naprawdę przyjemna i bezproblemowa. Okej. Na powłokach siedzi wstrętnie, a 3.0 no uzupełnia idealnie. Słuchaj, i już. Biorę latareczkę, żeby sprawdzić. Tak jak widzimy, idealnie. Czy jest różnica? O, tu będę widział, bo tu w pewnym momencie mam takie rysy. Średnie oczywiście. Zobaczymy, na ile je zamuli. Powinno je troszeczkę zalać. Niewiele, ale troszeczkę. Dobra, zamykam te drzwi. I robię resztę. Ten cały. Tak, cały. Już niewielka. Niewiele trzeba. O, dobra. Kurde. Bardzo ładnie. I zakręcamy. O! Ta-ra-ra. Cyk. I lecimy. O-ho-ho. Cyk, 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 cyk. Pięknie to się rozprowadza. Bardzo ładnie. O, właśnie. Ach, pięknie. Tłusto, naprawdę. Wydajność to tu jest kosmiczna. Nie dość, że bezproblemowa, to jeszcze kosmiczna wydajność, co? Super. I co robimy? Latarenka. Nie to. To. Pięknie. Wszędzie siedzi, siedzi, siedzi. Siedzi, siedzi. No dobra, to poczekamy teraz trochę dłużej. Ja sobie przygotuję... ile tam jest? 4 po. Słuchaj, ja sobie przygotuję tutaj aparat do wypowiedzi. A, i czekamy. Myślę, że jakieś 2-3 minuty. Minęło jakieś prawie 3 minuty i tu zaczyna się już delikatnie skraplać. To już jest najwyższa pora. Jak już widzisz, że pojawiają się takie jakby kropelki, że zaczyna, to znaczy, że już przysycha. I co robimy? I ją zbieramy. Ja sobie teraz mogłem pozwolić oczywiście na taką temperaturę. Przy takiej temperaturze, jak u mnie jest niecały... Znaczy 15 stopni będzie gdzieś, między 15 a 18. Zarzuciłem też tutaj na lusterko i na plastik, żeby zobaczyć, jak posiedzi, bo jeszcze nie, na lusterka jej nie aplikowałem. Znaczy się na plastiki. Więc nie wiem, jak się zachowa. Ok, odwracam. O, i to jest cała robota. Ta-ra-ra. Super, ale połysk. Ja. No tu szkiełko to jest po prostu... Tak, kurde, jest tak wszystko fajnie zrównoważone. Tutaj, jeżeli chodzi o połysk, naprawdę jest bomba. O, tutaj widzę, że niedociągnięcia dziadzia. Okej. I co robię? Odwracam. Pstryk. Ciach. Myk. I docieranko już teraz tak. O, tu gdzieś jeszcze poczułem w tym zagłębieniu. To wyczujesz, gdzie ona siedzi, bo standardowo, jak większość powłok, będzie delikatny opór. Nie walczymy z nim. Przesuwamy, on zniknie. Ależ to ma połysk, naprawdę. Uwielbiam połysk tego topcoatu. O. No dobra, słuchaj. To idzie do prania od razu. Tak jak słyszysz, pralka tam szaleje. Teraz tak. Maskowanie, no nie, jest jakieś cudowne, no. Zalało delikatnie, wiadomo, rysy. I to jest wszystko. Wszędzie, równiutko, równiuteńko. No dobra. I to jest cała robota. Tłuściutko i wydajnie.
naprawdę niewiele powłoki, żeby zrobić taki panel. Ja tu oczywiście zasączyłem to stosownie. Znaczy, wolę dać więcej niż za mało. Wiadomo, jak to jest. I tutaj masz wszystko płynnie. Tu nie śpieszysz się, spokojnie. W latem myślę, że minuta to jest maks. Tak jak teraz, 3 minuty to też jest maks. Ona już zaczęła delikatnie przycychać. I jak już widzisz, że jakby się skraplała, powstają takie troszeczkę jakby matowe place, to już czas na nią. I nie bój się, że już nam przyschła na maksa, bo zbierając czy przecierając, to zmatowienie zabierasz razem, raczej to przyschnięcie, uzupełniasz razem z tym, tam gdzie się skropliła, także na spokojnie, naprawdę idioto odporna powłoka top coat. Jak to siedzi? No wspaniale. Jaki poślizg. Tu jest tempo. Tak se, ale ona się wyrobi. Ona potrzebuje troszeczkę czasu. Ona na powłokach, kurczę, ma pazura. Tak samodzielna to może jeszcze nie ten, ale na powłokach naprawdę pazura robi niesamowitego. Dobrze, słuchaj, standardowo, jak to u mnie bywa, na koniec filmu pokażę ci uderzenie w garażu, połysk. Jak się uda, a prawdopodobnie się nie uda pokazać na zewnątrz i będzie to w propozycji filmu na końcu, bo teraz będą same deszczowe dni. Auto postoi jeszcze 3 dni w garażu, żeby się wszystkie powłoki utwardziły i dopiero wyjedzie na zewnątrz. Ja ciebie zapraszam do dalszej części filmu. Zobacz, jak wygląda uderzenie w garażu. I oczywiście na końcu propozycja filmu, czyli tam będę chciał ci pokazać uderzenie, jak się uda w słoneczku. Cropling, czyli przed pierwszym myciem i po pierwszym myciu. I oczywiście co? Bo film będzie, mamy październik 25, film pojawi się kwiecień, maj, jakoś tak, już na wiosnę, więc kurczę, zobaczymy, czy powłoka jeszcze siedzi. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć! A, bardzo dziękuję, rewelacyjna, naprawdę super.